komentarz odnośnie meczu Polski. No to słuchajcie, dobra, słuchajcie. Ja widziałem oczywiście mecz Polski. Moje wnioski ogólnie po tym Euro są takie, że nadal podtrzymuję to, co mówiłem ostatnio. Ja to widzę tak, ja mówiłem to przy okazji ostatniego meczu. Moim zdaniem nie ma co wymagać od reprezentacji Polski niczego, ponieważ piłka nożna w tym kraju nie istnieje. Znaczy istnieje, ale istnieje tylko w domach, że tak powiem, bo jest bardzo i to bardzo duże zainteresowanie piłką nożną. Mamy dużo kibiców, mamy wiele osób, które na mecze chodzi, które w jakimś stopniu się zna na tej piłce, tak? Bo ogląda te mecze, bo śledzi, ale wszystko, co jest strukturą, trenowaniem, wszystko, co nie jest kibicami, to w Polsce leży, nie? Czy to są kluby piłkarskie, czy to jest trenowanie juniorów, czy to są... Nieważne, trenerzy też chujowi, wszyscy jesteśmy żałości niestety jako naród. Więc nie ma co od nich wymagać. Tylko problem jest taki, że koniec końców my od nich wymagamy, bo oni kurwa sami przychodzą i mówią, że no tutaj wiecie, no tu z grupy to wyjdziemy, tu łatwo, tu srapto. A prawda jest taka, że no Polska wyszła z grupy raz przez ostatnie 50 lat. Więc nie ma co tutaj ten. A odnośnie samego meczu to... No to taki obył, nie? Kurwa, Jóźwiak kolejny raz się minął z piłką. Nie, bo w 2016 wyszła. Kurwa, upośledzeń co jebany. Powiedziałem, że wyszła raz przez 50 lat, kurwa. Właśnie w 2016 roku. Bo w 2012 nie wyszła. Przedtem nigdy wcześniej na Euro nie grała. A jeśli weźmiemy Mistrzostwa Świata, w 2010 nie pojechali. W 2014 kurwa zrobili jakąś żenadę. Kurwa nie, oni co chwilę robili żenadę. W 2006 w Niemczech też zrobili żenadę. W 2002 też zrobili żenadę. Na inne się kurwa nie podostawali tam przez 30 lat. No, raz wyszli na jakimś dużym turnieju z grupy przez 50 lat. Bo to już wtedy się cofamy do tych lat 70., gdzie jeszcze w miarę ta reprezentacja grała. Ja jej oczywiście nie oglądałem, bo nie jestem taki stary. Więc no. A mecz, no kurwa, no. No, żenada, no. Ja nie wiem, kurwa, graliśmy... Jak, bo ja oglądam praktycznie wszystkie mecze na tym Euro i Polska gra najgorzej ze wszystkich drużyn, które tam są. Totalnie najgorzej. Ja nie wiem, kurwa, raz, że mamy... Nie dość, że mamy jakieś, kurwa, dziwne ustawienie. Z wahadłowymi, kurwa. Jak chcesz do wahadło, to ci mogę w łeb zajebać, kurwa. Ten, jak ja widziałem, jak ten Jóźwiak, kurwa, piłkę trzymał, to ja wiedziałem, że coś odpierdoli, nie? I to taka kurwa... Powiem wam tak, Był jeden okres gry, który mi się w kurwę podobał. Na początku drugiej połowy przez 15 minut kurwa Polska grała fajnie, kurwa szybko. Wtedy ta właśnie bramka lewego padła, co Muzieliński kurwa piłę dograł. No kurwa, no 15, to było jedyne 15 minut, które się dobrze kurwa Polska oglądała przez te całe Euro. 15 minut, no fajnie, było tak kurwa w miarę dynamicznie. Kontry szły, bronili, biegali wszyscy, no. A słowem zakończenia to po prostu Lewandowski nie ma z kim grać, nie? Zieliński też fajne strzały dzisiaj miał, niestety za bardzo w środek bramki wszystko szło. Ale no, Zieliński dobrze, bardzo ładna asysta, bardzo ładna, no. Zajebista asysta, nie? Takie podania to kurwa, takie podania jak do lewego pomiędzy obrońcami, pomiędzy liniami, co mu kurwa rzucił, to no, to Guti takie w Realu ten, takie puszczał. To kurwa Ronaldinho też takie kurwa, wiecie, pomiędzy kurwa ludźmi gdzieś tam, idealnie dograne, fajnie, no. Zieliński dobry zawodnik. Zieliński, Lewandowski, nie, jeszcze bym tego Szczęsnego zostawił. A mecz Portugalii oglądałem od drugiej połowy tak naprawdę. Nie widziałem pierwszej połowy niestety. I oglądałem tak pół na pół, nie, bo oglądałem trochę Niemcy-Węgry, trochę Portugalia-Francja, bo na dwóch oknach sobie oglądałem i tak patrzyłem. I kurwa taki obył, nie? Ponoć z tego co komentatorzy mówili, ja nie wiem, bo nie oglądałem, tak jak mówię, pierwszej połowy. Ponoć Portugalia bardzo dominowała w pierwszej połowie. Więc no, Ronaldo dwie bramy, Benzema dwie bramy. No, Ronaldo kurwa 36 lat, 5 bramek załadował w 3 mecze i to w nie byle jakiej grupie, nie? Bo Niemcom, Francuzom, no Węgry może nie są jakąś wybitną reprezentacją, ale 5 bramek i asysta, fajnie. Benarek też dobrze grał? Mhm. Szczęsny na 4 strzały obronił jeden. No, najprawdopodobniej masz rację, nie? Najprawdopodobniej masz rację z tym, że jeśli, kurwa, no totalnie szczerze, no ja nie wiem dlaczego, inaczej, on by nie musiał bronić tych strzałów, kurwa, jakby obrona stała
tam się powinni stać. Pierwszą bramkę jaką wpuścił to... A, no to Bereszyńskiego, kurwa, Jóźwiaka na skrzydle, kurwa, zrobił Ziomek i po krótkim słupku, kurwa... Teoretycznie nie powinien w krótki słupek dostać, ale dostał, więc jakoś to tam, kurwa, no tak, nie zaciekawie, że tak powiem, nie? Potem druga bramka, to no to tam już obrona zaspała, nie? Bo jak dobrze pamiętam, to z szesnastki, kurwa, strzelił ten, na rzucie rożnym. Bramka Hiszpanii, no kurwa, no piłka sobie przeszła po polu karnym, no kurwa, no żenada. Dzisiejsza ta bramka, która była w drugiej minucie, to też, kurwa, jakaś turbo żenada. Jóźwiak nie trafił w piłkę. Kurwa, niesamowity człowiek. Machnął się. A druga jaka była? Druga... To ten sam Ziomek. To ładnie strzelił, nie? To ładnie po słupku strzelił. No a powiedzmy o trzeciej bramce to nie ma co dyskutować, bo to już było takie wszystko albo nic i się okazało, że nic, nie? Kurwa, czuję, że Polska lepiej by się pokazała jak Węgry na tle jakichś Niemców i Francuzów niż Szwedów i Słowaków. My nie potrafimy grać atakiem pozycyjnym. Okej. Okay. Rzeczywiście, no? Rzeczywiście. No... Masz rację. Nie, no ale tak szczerze to chuj w to. Ja wychodzę z założenia, że to nie ma znaczenia, czy odpadniesz w grupie, kurwa, czy tam w jednej czwartej, czy gdziekolwiek. To jest takie małomiasteczkowe myślenie przegrywów życiowych. Ja jak, kurwa, biorę w czymś udział, to ja chcę to wygrać. Więc no, co to za różnica, czy odpadniesz w grupie, czy odpadniesz, kurwa, w jednej czwartej? Jaka to jest różnica, kurwa? Żadna. Totalnie nie ma różnicy. No totalnie nie ma różnicy, kurwa, czy odpadniesz... Masz podnieść puchar i to się... Wszyscy grają po to, żeby podnieść puchar, kurwa. Nawet jak będziesz drugi, to nice try, ale nie jesteś pierwszy. Grasz po to, żeby wygrać. Do momentu, kiedy ludzie będą się zadowalać tym, że kurwa, nie wiem, że są dziesięć, nie. No, naucz się mówić. Jakie? Jak się mówi? Jak się mówi, ty kurwa, ty? Jak się mówi, dziesiąci? No. Kurwa, to nie brzmi tak za bardzo. No, dziesiąci się mówi. Dziesiąci. Żartowałem, nie wiem, kurwa. Dalej zajdziesz lepsze miejsce w rankingu, ale kurwa, ranking FIFA do niczego, na nic nie wpływa. Jak to, kurwa, co ty dziesiątni. Dziesiątni. Na dziesiątym? Oczywiście, że wpływa. Ale ranking FIFA nie, bo ranking FIFA to jest, kurwa, to jest ranking dla stulejarzy i... Ale co ty pierdolisz w ogóle? I na podstawie rankingu FIFA koszyki, kurwa, tylko w losowaniach się ustala. Ale co ty pierdolisz? Dziesiątni. Więc no, tylko koszyki z tego losują. A Polska na... nie było tak, że Polska na Euro 2K16 była nawet w pierwszym koszyku? Nie. I zajmowała... Tak, oni byli na jakimś losowaniu w pierwszym koszyku, zajmowali, kurwa, top 10 miejsca na świecie, teoretycznie, jeśli chodzi o reprezentację. Nie było. Było tak. To po chuj mnie pytasz, kurwa, wiesz, że głupoty będę gadał. Była szósta, pytasz, o. Pytasz i sam co odpowiadasz, kurwa, nie wiem. No. Tak mnie wkurwiasz, tak. A, na mundialu, a potem, kurwa, przyjechał Senegal, kurwa, czy co nam tam wpierdoliło? No Senegal. Czy jakaś inna Zambia? No Senegal, ale Senegal nie był taki zły, już nie przesadzaj. Dla Ronaldo to chyba ostatnio jest szosą, chłop ma 36 lat. Kurwa, nie zdziwię się, jak będzie do 40, kurwa, grał. Było kilku takich wybitnych piłkarzy, co? Jest totalnym fanboyem. A dzisiaj tak szczerze Ronaldo parę akcji ładnie spierdolił. No powiem ci, że było kilku piłkarzy, którzy... Ja nie wiem dlaczego, ale we Włoszech bardzo często takie turbo długie kariery mieli. Nesta, Maldini, Buffon, który nadal gra. No, bramkarz też inaczej się Totti z takich ofensywnych. Bramkarze grają ogólnie. Więc no, ja nie wiem dlaczego, ale Włosi są tacy. Bo dużo pizzy jedzą. Kurwa pierdolnięty, tak szczerze. Ronaldo jak już teraz przerzuca się powoli ze skrzydła na dziewiątkę i będzie, kurwa, tam stał i tylko wciskał bramkę do środka. Czyli fanboy Lewandowskiego, tak? Ronaldo? Tak. No raczej Ronaldo nie jest fanboyem Lewandowskiego. Po czemu taką samą koszulkę chce mieć? Jak taką samą? Na dziewiątkę. Rafcie... No kurwa, ja jestem najlepszym trolem w internecie, no nie szokujmy się. Pewnie tak. Oczywiście, że tak. Jestem totalnie zabawny. O, ty jesteś łbem, że porównujesz Jóźwiaka do Ronaldo. Łbem to jest, kurwa, twoja matka, kurwa, kondonie pierdolony. I to jest człowiek, tylko jeden trochę wygląda, jakby był, kurwa, upośledzoną sobą. Ta, lewy też jest stary już. Dobra, ogólnie, podsumowując występy naszych tych reprezentantów, było mi bardzo wstyd. A ja powiem, że dobrze robili. Całe szczęście jestem Portugalczykiem. Tak szczerze, Polacy powinni mieć jakikolwiek kurwa szacunek do ludzi, jakikolwiek chociaż minimalny szacunek do ludzi i przestać powoływać Roberta Lewandowskiego do reprezentacji. Marnują mu, kurwa,
marnują mu życie, tak szczerze. Trzeba sobie po prostu odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Czy jesteśmy chujowi, kurwa, w piłkę nożną? Odpowiedź brzmi tak i tyle, no. Jest dobry piłkarz, ale kurwa, no nie ma... Nie wiem, dlaczego zmuszają go, żeby kurwa grał z tą bandą nieudaczników. Powinien mu kurwa po prostu nie marnować czasu. A tu może jakąś kontuzję załapać czy coś. Powinien go przeprosić ogólnie, kurwa, że mamy takich piłkarzy. I tyle, no i serio, i rzeczywiście nie marnować mu życia. No ja uważam, że Robcio robi to z pasji, bardzo lubi. I cieszę się, że może reprezentować ten kraj. Najprawdopodobniej tak jest. Nie wiem, ja stary rozmawiałem z nim na Instagramie. No. A Robert Lewandowski jest spoko, bo wpisuje zawsze. A co w jakiejś załance mówicie, jak ten lewy teraz podczas wywiadu uśmiechnięty? No ale kurwa, no też bym to był zadowolony, jakbym kurwa strzelił 3 bramki na mistrzostwach, a grałbym kurwa z kretynami. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy, kurwa. Ale... Nie, bo z małych to nie, też od przesady. Ja na przykład małego penisa i się cieszę. Ja mam streama, jakby co na kanale Król Takefun. Aha, czyli się reklamujesz, tak? Nie, po co? Ale nie wiem, ludzie są dziwni ogólnie. Ja zauważyłem zależność, że Polacy strasznie stoją murem zawsze za reprezentacją i nawet jak to zaradzi chuja, to jak wy możecie ich hejtować, starali się, dawno nie mieliśmy tak dobrej reprezentacji, Lewandowski, czy wystarczy, że ja wyjdę na miasto i zobaczę, jak wyglądają osoby, które mają koszulkę Polski, kurwa. Takie najgorsze bycie ruchy z twarzą alkoholika. Tak, ogólnie polscy kibice, kurwa, na tych stadionach zawsze wyglądają, kurwa, jakby ten, jakby właśnie, kurwa, 8 piw, kurwa, wypili. To prawda. Dlatego ja już się nie dziwię, że wtedy Natalia Siwi taka popularna była, że piękna kibicka, bo ona przynajmniej była jedyna. Wyglądała jak człowiek, kurwa. Ale jak wy możecie, kurwa, w ogóle cokolwiek pisać? Ja nie wiem, kurwa, dwóch kretynów, kurwa, pewnie zrobiło mema, kurwa, o Krychowiaku, a reszta, kurwa, powtarza. Jak na to, co grał ten, kurwa, Jóźwik, kurwa, Cwel, z tym, kurwa, puchaczem, kurwa, całym zajebanym, kurwa, to Krychowiak, kurwa, jest gwiazdą, kurwa, wieloformatową, no. No prawda. No to pukasz tam chuj, ale już ja to już w ogóle masakra. I Bereszyńskiego, kurwa, za jaja powinni powiesić, kurwa, po tym. Z 6 bramek, kurwa, 4 zawalił on. Zieliński bardzo ładne strzały miał w tym meczu. Ładne to są takie, które dają bramki.